Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. O kurde, ale oberwałem. Ja pierdzielę, ty, atakują już mnie, a ja tu zaczynam sesję. Dobra, inaczej. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl, a przed wami kolejna sesja, czyli sesja numer 2. Zagrajmy w Jak 3 na PlayStation 2, ale gramy na 3. A co? Wrócimy do starych tekstów, które nawet kiedyś tam gamer gadał. Ale ja też od czasu do czasu zdarzyło mi się, że również gadałem coś takiego, tak więc witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji z Jacka Trójeczki. Poprzednim razem oczywiście poznaliśmy fabułę tej gierki, pokonaliśmy pierwszego bossa, czyli walczyliśmy z bestią prekursorów, jakoś tak on się, czy to był strażnik prekursorów. Ogólnie poznaliśmy, jakim totalnym skurwielem jest hrabia Wigger oraz zapoznaliśmy się z tutejszą okolicą, czyli... innymi słowy Spargus City, gdzie tam poznaliśmy Deimosa oraz Cleavera i innych tego typu osobników, z którymi mieliśmy tam styczność. No i co? Dzisiaj zabieramy się za drugą sesję i zaczynamy drugi akt gry. A drugi akt gry, jak widzicie, zaczyna się w Haven City, tylko że to nie jest to samo Haven City, co w Jacku 2. Znaczy, to jest to samo, ale jest troszeczkę zmodyfikowane. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, ja już skończę pierdolić i zabieramy się za sesyjkę. No dobra, jestem z wami z powrotem, jestem teraz pomniejszony i let's go, lecimy sobie z koksem. Do przodu, oczywiście, że tak. Jak widzimy, mamy tutaj miasto pełne zniszczeń. Niedobre Crimson Guardy, jakie Crimson Guardy? Widzicie? Już, kurde, się mylę, już się mylę. Metalheady niedobre tutaj zniszczyły miasto i szczerze powiedziawszy nie podoba mi się to, więc dlatego trzeba będzie tutaj co nieco zrobić. Mianowicie, co nieco zrobić mam na myśli po prostu unicestwić tutaj pewnych szkodników. O, i przy okazji zdobyliśmy Skaldżema po raz kolejny. Dobra, więc ruszamy w stronę Seimosa, który jest tutaj zaznaczony na minimapce. Ogólnie to nie udało mi się zrobić challenge'u, jeżeli chodzi o te orby. Nie wiem, czy czasem ten glitch z orbami się już nie spaczował, co troszeczkę by mi zepsuło moją intrygę, bo miałem plan, żeby... no wiecie, tym glitchem troszeczkę sobie narobić trofek. Więc jeżeli ten glitch już nie działa, no to trzeba będzie zrobić coś innego, a mianowicie trzeba będzie pod sam koniec użyć czegoś innego, co spowoduje, że wbiję platynową trofkę. Ponieważ nie mam zamiaru tutaj eksplorować, że tak powiem, całego Haven City, całej gry w poszukiwaniu tam paru precursor orbów, czy tam paru dziesięciu precursor orbów, bo zostały gdzieś one schowane. No nie, 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 tak być nie będzie. No, tak więc tutaj sobie zdobędziemy co nasze. A trochę tych skaldżemów się mimo co przyda, nie żeby coś. I już chyba możemy grać do przodu, już nie ma co, to tamto, nie ma co się interesować. Let's go to this shit, man! This place looks as bad as my old bedroom back home. Jack! Over here! Seimos! Kira! Ah, Seimos! Still as green as the stuff between my toes. See, Kira? I knew I could feel Jack's energy. My boy, it's good to see you again. Those passageways below the palace, they must be terribly important. The metalheads and cagey robots are advancing toward them, and we can't hold out forever. So, the city needs me again, huh? What else is new? Vigor has turned on the force fields here. Vigor's the one who attacked the palace. He said he was looking for something below. Something in the catacombs. Well, you're just going to have to find whatever it is before he does. But first, you'll need to find another way into this section of the city. Take the sewers into the port, then find a way north to reach us. And Jack, we're sorry for what happened. We should have stopped Vigor. I'll stop him myself. Okej, okay, więc mamy teraz mission specjalną, albo specjalną mission, albo special mission. Jak widzicie, Kira i Seimos stoją sobie za tą oto barierą. Naszym zadaniem jest teraz dostanie się na drugą stronę, do drugiej jakby części miasta, by odblokować tę barierę. Ponieważ Vigor zablokował dojście do tamtej części miasta i ogólnie do innych części miasta, tak więc no mamy, zdziepko mówiąc, przesrane. No i jak widzicie tutaj,
Seimos oraz Kira są i są właśnie w tej części zablokowanej. Swoją drogą bardzo ładnie jest w tamtej części, jak teraz się tak przyjrzymy. No i co? Jack wspomniał o tym, że Vigor zniszczył pałac. No ale Seimos i Kira jakoś nie zareagowali na to. Tak więc no... Świetnie. Elo Benz, że tak powiem. Swoją drogą, Kira w tej grze nie jest już dziewczyną Jacka, tylko jest teraz jego fangirlką, co w mojej opinii kompletnie rujnuje jakby postać Kiry, bo uważam, że tak powiem, ship Kira i Jack bardziej pasuje niż Ashlyn i Jack. W mojej opinii i dla mnie to jest osobiście złe i mi się to bardzo nie podoba i szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że Kira jest trochę takim drewnem w tej części, bo patrząc na to, jak ona się zachowuje, a pokazuje tak jakby swoją osobowość deski, no to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że no dziwnie mi się ogląda taką Kirę niż Kirę z Jacka dwójki, no ale no cóż. A, no i jeszcze też Seimos przeprosił Jacka za to, że nic nie zrobili podczas wygnania Jacka, co jest oczywiście, no, ciekawą sprawą. Dobra, oni coś nam jeszcze powiedzą? A nie, to będzie to samo, będzie ta sama cutscenka, dobra. Myślałem, że coś nowego się przy okazji dowiemy, ale no najwidoczniej się nie dowiemy nic. Tak więc, moi drodzy, oto właśnie Haven City we własnej osobie. Teraz już możemy to śmiało mówić, że obecne Haven City to jest naprawdę coś przerażającego. I to mówię z praktycznie stuprocentową powagą. Ja tutaj absolutnie nie mam zamiaru sobie śmieszkować, dlatego że sprawa jest na tyle poważna, że no jak widzicie, no... Metalheady sobie chodzą po ulicy, ogólnie całe to miasto jest w zniszczach, a wszyscy, najlepsze jest to, że obwiniają za to Jacka, no nie? No może teraz nie wszyscy, no bo Kira, Seimos się zreflektowali, no czekamy tylko na pozostałych, aż oni się zreflektują i przeproszą Jacka za to, że nie robili nic w trakcie wygnania jego. Tak więc ruszamy teraz do kanałów, które są oznaczone tutaj na mapce, jak sami zresztą widzicie. Pozwolę sobie spaść tutaj na dół i trochę poeksplorować, bo wiem, że tutaj są gdzieś pochowane precursor orby. A przynajmniej tak mi się wydaje, że są pochowane, bo z tego co grałem, to pamiętam, że były tutaj, tak więc no warto się zainteresować, chociaż minimalnie. Tutaj jest, widzicie? Nawet zauważyłem jednego, tak więc pozwólcie, że polecę w tamtą stronę na początku, żeby zerknąć, jak to mniej więcej się prezentuje. Znaczy ja wiem, jak to się prezentuje, ale tak dla czystej swojej już ciekawości. I to dalej nie jest ta strona. Okej, myślałem, że mnie ta przebrzydła ryba zje, ale ona chyba ma tutaj za mało miejsca, żeby się pojawić. Okej, widzę, że tutaj kolejny Skull Gem wypadł. 222, elegancko. Dobra, czyli teraz tak. Moglibyśmy spróbować się tam dostać, chyba. Ty, no i możemy się tutaj dostać elegancko. I teraz zlecić tutaj. O, dokładnie tak. Lol, to były dwa obok siebie? What? Przecież zebrałem jednego. Był przecież dźwięk, chyba słyszeliście nawet. Lol, nieważne, dobra, nie interesuje mnie. Wow, what the fuck? Dobra, myślałem, że tutaj jest jakaś skrzynka. Okej, więc teraz może pójdźmy już w takim razie do tych kanałów nieszczęsnych i zacznijmy w końcu jakąś misję. O Jezus! Znowu te się pojawiły. Ich jest tutaj naprawdę nieskończona jakaś ilość, bo pamiętam, że naprawdę w Jacku dwójce było ciężko zdobyć te Skull Gemy. Tutaj natomiast wygląda to troszeczkę inaczej. Że jest jej łatwiej trochę zdobyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Naprawdę, mówię to autentycznie bez żadnego cienia ironii. Łatwiej w Jacku trójce jest zdobyć Skull Gemy niż w Jacku dwójce. Bez cienia jakiejkolwiek ironii tutaj to mówię. Dobra. Nie ma to tamto, idziemy. Oczywiście mam sobie przygotowany jakiś napój, bo czemu by nie? Trzeba się jakby nawodnić trochę. I już na sam start, kurde, widzę, że będziemy atakowani przez bandę metalheadów. Na szczęście to są te metalheady, do których nie trzeba skakać, żeby ich ubić, tylko po prostu
Możemy sobie od tak do nich strzelać i jest elegancko. Jak w ogóle widzicie, też kanały przeszły, no kurde, metamorfozę i to nawet nie małą metamorfozę, bo jak sami zresztą widzicie, kurde, to już nie są te same kanały, co z Jacka, kurcze, pieczone dwójki. I w mojej opinii wyszło to oczywiście na plus. Mimo że bardzo lubię kanały z Jacka dwójki, tak tutaj, to muszę przyznać, że ta miejscówka wygląda, no, trochę lepiej, nawet bym powiedział, że bardzo lepiej, kurcze pieczone, podoba mi się to. Ale dobra, lecimy do przodu. Wsłuchajmy się w ogóle w soundtrack, bo jest naprawdę bardzo fajny, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc ja teraz was chwilę zostawię, wy sobie tutaj popatrzcie na tą grafikę i zaraz sobie wspólnie pochwalimy ten poziom. A teraz ja się zamykam, a was zapraszam do odsłuchania sobie soundtracku. No, mam nadzieję, że przesłuchane. O kurde, co to są za... Ja pierdziule! Ej, zapomniałem, że takie metalheady tu chodzą do chuja karmazyna. Ja pierdziule! Nie, naprawdę, ej, autentycznie zapomniałem. Kurde, to widać, że ja bardzo mało w życiu grałem w Jacka Trójkę, ale... No nie jest to jakby za bardzo dalekie od prawdy, bo w Jacka Trójkę to naprawdę mniej grałem niż w Jacka Dwójkę. Kurde, no... Powiem szczerze, ja nie chcę tutaj oczywiście, żebym wyszedł na jakiegoś tutaj, nie wiem, super narzekacza, pieniacza czy innego, kurde, łachmyta, ale jakoś tak wolę klimatem Jacka dwójkę niż... Nie mówię, że oczywiście Jack trójka jest jakiś, kurde, najgorszy na świecie czy coś, ale po prostu tak, Jack trójka ma pewne takie nieścisłości, które mi się osobiście nie podobają, ale do tego również przejdziemy, no. Przede wszystkim, no, romans... Ashley i Jack mi się kompletnie nie podoba. Nie pasują moim zdaniem kompletnie do siebie te postacie. Jack bardziej pasuje do Kiry i ja się tego trzymam. Jestem stuprocentowo szczery i nie mam zamiaru tutaj zakłamywać rzeczywistości tylko po to, by komuś się lepiej spało. W mojej opinii po prostu Jack i Kira do siebie pasują i to jest moim zdaniem... No to jest moje zdanie po prostu, no kurde, co ja tu będę... Dalej się rozwodził. Fajne jest to, że mamy amunicję do broni tutaj, no nie? Fajnie, oczywiście przydałoby się jeszcze apteczka zdrowia, no ale no. Kurde, ale te wodospady z boku również mi się podobają, nie? Ja pierdziule. Świetna lokacja, no. Uwielbiam po prostu takie lokacje w grach wideo. Dlatego Jack trójka i dwójka są moimi bardzo ulubionymi Jackami, bo ja... Mówię, dla niektórych to może być śmieszne, ale bardzo lubię lokacje w kanałach. A w szczególności właśnie w Jackach. To są moim zdaniem bardzo dobrze zrobione lokacje, przynajmniej w trylogii Jacka. Bo nie pamiętam, czy grałem, znaczy grać grałem, ale nie pamiętam, czy coś takiego było w Zaginionej Granicy. A też nie chcę się nastawiać jakoś negatywnie na Zaginioną Granicę. Mimo, że jest to część w mojej opinii gorsza niż niż trylogia. Dobra, płyniemy sobie teraz do góry, elegancko. Tutaj uwaga, 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 jaj. Szybko ratuj, dokładnie. Kurde, nie w tą stronę, teraz się cofam. Ale się cofnąłem, ale dałem tutaj dupy, no nie? W tych kanałach. Kurde, nie postarałeś się, Michał, ja pierdziule. No słabiutko, powiem ci szczerze, z twojej strony, Michał. Niedobrze. A, dobra, tutaj musimy. No, trzeba było tutaj niestety zrobić to tak, a nie inaczej, bo inaczej byśmy się nie dostali, taka jest prawda. Smutna, ale prawda. A prawda nie musi być za każdym razem... nie musi być za każdym razem dobra. I zadowalająca. Dobra, sprawdzamy, tutaj nic nie ma. Tu jak najbardziej również nic nie ma. Więc lecimy dalej na jetboardzie. Swoją drogą bardzo lubię motyw jetboarda w tej grze. I ogólnie w Jackach. Co to miało znaczyć, gościu? Co to za atak w moją stronę? Nie podoba ci się? O, możemy też tego użyć. Czemu nie?
No kurde, 4 punkty zdrowia, to słabo. Head over here. To niezłą trawkę żeśmy zgarnęli. Trochę kurde tutaj amunicji poszło, nie żeby coś. Ale na szczęście mamy tutaj też trochę amunicji z drugiej strony, więc nie powinno to być żadnego problemu z tym. Okej. Tych tutaj też tak wykończymy. I elegancko, dobra. Padli wszyscy. No, pamiętam, że za dzieciaka z tą sekcją sobie nie radziłem i bardzo często tutaj ginąłem za pośrednictwem mojej oczywiście głupoty, no bo czyjej innej. Ale teraz tutaj, jak widzicie, sekwencja nie jest trudna, tak więc elegancko. I to chyba będzie koniec kanału, z tego co wiem. O ile dobrze pamiętam, a mogę się mylić. No te drzwi mi kurde zwiastują, że zaraz będzie winda. Nie, nie jest to winda, aczkolwiek też nie jest to koniec kanałów. Oj, zginęło się. Oj, oj. Mhm, czyli tutaj nie ma checkpointu, okej. Czyli w tej sekwencji, znaczy checkpoint jest, ale powiedzmy, że nie w tę stronę. O, powiedzmy, że tym razem checkpoint nie był na tyle łaskawy. Więc musimy całą tę sekwencję powtarzać. A jako, że ja jestem osobą, tak mi się przynajmniej wydaje, że w miarę honorową, no to nie chcę wam pokazywać nie chcę mi się jakby wam pokazywać cały czas tego jednego i tego samego. Więc pozwólcie po prostu, że zrobię teraz edyt i zobaczymy się zaraz w tamtej sekwencji. Tylko po prostu no nie będę wam tego pokazywał, no co ja się tu będę tłumaczył. Wiadomo dlaczego, już to widzieliście. Tak więc edyt on go. No i jesteśmy z powrotem. Tak więc mamy tutaj. O, i o to chodziło. Dobra, czy coś tutaj mamy jeszcze do zrobienia? Nie, tu chyba wszystko już jest. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić. Idziemy teraz tędy. I gdzie wyjdziemy? O, jest platforma. Tak jest! Jesteśmy po drugiej części miasta teraz! O kurde! Wow! Ale tutaj zadyma jest! Ja pierdziule! O cię sunę! O! Swoją drogą, póki jestem, to wam to powiem. To są właśnie ci Freedom Fighterzy, nie? To są właśnie ci, powiedzmy, dobrzy Crimson Guardowie. Po prostu ci, co nie będą nas atakować, oczywiście, że tak. Tak więc jesteśmy pod tym względem bezpieczni tutaj. Tu chyba tego nie było. A, dobra, tam jest ta rura. Tak więc, tak jak widzicie, tak wygląda Haven City w całej okazałości. No, ciekawie wygląda, nie powiem, że nie. No, jak widzicie, oni nas nie atakują. Tak więc jest wszystko elegancko. To tak więc teraz sobie zobaczmy, co tutaj ciekawego będziemy mieli. Tu mamy jakąś rurę, więc można byłoby spróbować tam się dostać. Może tam będą jakieś orby. Kurde, no dajcie mi przejść, co? Chciałbym zobaczyć, co tam u góry jest. Dobra, chyba tego nie zrobimy, więc idźmy po prostu dalej, no. Pff, co ja będę, kurde, czas tracił. Chcę dzisiaj jak najwięcej znowu rzeczy zrobić, bo no, mamy zaraz już połowę gry, tak na dobrą sprawę.
the naughty Otzel. Honey, I'm home. Jack, I never thought I'd see you again. Torn? What are you doing to my place? We needed a southern HQ for the war. Plus, I kinda like the sign with the Otzel head outside. Yeah, it's cool, huh? We use it for target practice. Hey! Listen, I'm sorry we couldn't stop Count Vigor. We all are. We just saw Vigor. He's trying to use precursor technology for something. Figures. That guy always was one monk short of a choir. We have bigger problems now. Vigor sent me on a suicide attack into the port, and we got cut off. Now we can't get back to Freedom HQ. Our forces are divided, and the Keiji and Metalhead fronts are squeezing us from both sides. Never fear! The Trouble Twins are here! Uh-oh. Speaking of trouble, we've got incoming blast bots from the Keiji City section. They're heading this way. Can you handle it, Jack? Okay. So we got a little fear. But Jack is here! Take him! No, i jak widzicie, Torn nas przeprosił oczywiście za to, że nie pomógł nam w momencie, kiedy nas wygnawali, tak, oczywiście my to znamy, tak więc no, nie musisz przepraszać, my wiemy, że nie dałeś rady po prostu. Jak widzicie, kryjówka Torna jest teraz w innym zupełnie miejscu, tak jak wcześniej była, sami wiecie jakim miejscu w Jacku dwójce, jeżeli nie to polecam obejrzeć mój let's play lub sami zagrać. Teraz kryjówka Torna jest w barze Naughty Otzel, dawniej zwany jako bar Hip Hop, czyli tam bar, w którym był Crew, ale oczywiście Crew nie ma, więc no, elegancko, że tak powiem. I cóż, jakiś czas temu Torn miał konfrontację z Vigorem, ale no niestety nie skończyła się ona za dobrze, bo Vigor wyrzucił Torna z jego dawnej kryjówki i ten teraz się ukrywa właśnie tutaj. Na deser zamknął tę część miasta, w której teraz musimy odblokować, tak więc no fajnie, fajnie. No i naszym zadaniem jest teraz zniszczyć 3 blastboty. Ogólnie misja jest taka sama co w Jacku dwójce. Musimy unicestwić 3 blastboty. Kiedy ostatni będzie się zbliżał do bazy, no to zacznie się odliczanie i tak jak to było w Jacku dwójce, jeżeli nie zdążymy podczas odliczania go unicestwić, no to wtedy misja została spaprana, nieudana i tak dalej. Tak więc, let's go. Musimy ich unicestwić, innymi słowy. Gdzie one są? Dobra, tam widzę, że biegnie. To są w ogóle właśnie te blastboty, ale też wiem, że tutaj chodzą te roboty KG albo KG, czyli to są roboty Crimson Guards. I lepiej na nie uważać. Dobra, musimy teraz tylko 2 unicestwić, ale ja już mam bardzo mało HP, więc co nie jest oczywiście fajne. No jak widzicie, jest dosłownie tutaj wojna. No dosłownie to jest kurde pierdzielona wojna. Wojna tysiąclecia, można by powiedzieć nawet. Dobra, to już widzieliśmy. Naprawdę, nie trzeba mi tego drugi raz pokazywać. Przyda się nam trochę amunicji, więc teraz sobie zabierzemy. W ogóle, to może w tym czasie, kiedy ja będę dojeżdżał, to wy sobie trochę posłuchajcie tej muzyki, która leci w tle, bo uważam, że jest ona dosyć fajna, aczkolwiek wolałem stary motyw Crimson Guard, tak, stary motyw Haven City, no ale no co kto lubi, ja osobiście wolałem stary motyw, inni mogą woleć ten nowszy, tak więc wy się wsłuchajcie, a ja lecę tutaj zaciągać kiece, jak to mawiają.
Kurde, coś czuję, że spaprałem tę misję, bo tamten dalej żyje, a nie powinien żyć już. Kurde. Ale dałem dupy. Coś czuję, że dałem, kurde, masakrycznie dupy. Ale dobra, trudno się mówi. Trzeba płacić za swoje błędy. No ale trochę HP straciłem, jeszcze dwa tylko. Z czego tamten już jest trafiony, tak więc nie powinno być źle, przynajmniej tak mi się wydaje. Niech tylko ten się do bazy nie zbliży, błagam. On jest trafiony chyba też, tak mi się wydaje. Dobra. Może się uda, może jeszcze to nie jest stracona misja. Pamiętam, że z tą misją też za dzieciaka miałem, kurde, problemy i to niemałe. Kurde, niedobrze. Niedobrze, gdzie tamten został? Gdzie, co się stało z tamtym? Ty, tamten nie żyje już? Co się stało? Dobra, nieważne. Dobrze, że nie żyje. O kurwa, udało się! Bomba! O kurde! Ja pierdziele! Ej, ja myślałem, że ja przy tej misji będę siedział długo! Ja pierdziule, udało się! Zajebiście, podoba mi się to! Dobrze! Ashlyn, this is Jordan. Jack's back in the city. Jack? I knew I could count on you. That new KG leader's probably pissing in his... Wait, someone's jamming the signal. I think... Errol. I live! Still fighting for the weak link, eh, Jack? Well, I've had a few enhancements since we last met. Even the metalheads have their biological weakness. But me? I'm pure metal. I'd love to meet you again. We must unite our forces or we're through. You've got to reach us, Jack. We need you to break through and link up with us before it's too late. The KG robots are growing stronger. That floating warp factory of theirs is spitting out more robots every day. We need to assault the KG front. If we can break through their defenses, we may be able to get back to HQ and link up. Care to make some noise, Jack? We're always up for a little rumble. Hey, Dax? Fish in a barrel, baby! Fish in a barrel. No i teraz przyznajcie, kto z was by się spodziewał takiego obrotu spraw? Moi mili państwo, naszym antagonistą jest Cyber Errol. Tak, Errol powraca w tej grze, w swojej nowej formie. Obecnie jest on przywódcą KG, czyli Crimson Guards, albo KG, jak chcemy sobie nazwać. Tak więc Ashlyn nas tutaj powiadomiła, że no, przywódca chciał się z nami skontaktować, no i właśnie to zrobił. Zrobił to właśnie, w ten oto sposób. Skontaktował się z nami. Errol, Cyber Errol. Co prawda gra go nie nazywa Cyber Errol, ale w danach gry jest nazwany on jako Cyber Errol i nawet na kredytach jest on tak wspomniany jako Cyber Errol. Tak więc no. I teraz przed czas na coś, z czym ja się cholernie męczyłem za dzieciaka. Ta sekwencja z rakietą. Mój Boże. Mój po prostu Boże. Jaka to była trudna sekwencja, to ja nawet nie jestem w stanie wam teraz tego opisać. W ogóle nawet sami widzicie, że już teraz mam z nią problem. Z tego co widzę, możemy wysoko skakać, tak więc nie powinien być to żaden problem. No. Elegancko. Oj. Nie to chciałem zrobić. I nie to też zrobiłem. Znaczy powiem tak, sama sekcja w sobie nie jest problematyczna,
bo to jest nawet fajne sterować tak Daxterem. Aczkolwiek muszę przyznać, że jest to czasami uciążliwe w momencie, kiedy zbyt wcześnie wciśniesz X, dlatego tutaj trzeba naprawdę z pełnym rozmachem to robić. Dlatego pozwólcie, że ja się teraz skupię i się mniej będę teraz odzywał. Dobrze! Jedziesz, malina! Kurde, jedziesz! Kurde! Nie! Nie tu! Kurde, blisko byłem! A tak dobrze, fajnie szło, ale na szczęście tu checkpoint mamy. To nie jest Jack 2. Gdzie tu już byś nie miał checkpointu. I tak będę trochę... będę zwracał uwagę na te różnice między Jackiem 2 a 3, więc spoko. Nie w tę stronę, kurde, no Daxter, no co ty odwalasz? Znaczy dobra, może nie Daxter, to moja wina jest akurat. To jest moja wielka i ogromna wina. Tak więc spokojnie, nie musicie już tutaj pisać w sekcji komentarzy, że no Pomidor, to ty jak ty grasz. Ja sobie zdaję sprawę, że ja gram jak gówno w Jacka, więc nie musicie mi psuć dodatkowo humoru. Ale kurde, trochę za szybko lecę. Muszę zwolnić. Masakra. Dobra. Tam widzę, że jest. Kurde, minąłem go. Ja pierdziele. Szybko, szybko wracaj. Elegancko, mamy to. Dobra. To jest tutaj. Oh yeah. Ups. Okej. Nie to chciałem zrobić, nie żeby coś. Oj, chyba żeśmy teraz metalheady wpuścili do tej części miasta. No jak mi przykro. To nie moja wina, przykro mi. No, tak więc tą sekwencję mamy już z głowy. Trochę się z nią pamiętam, że męczyłem, ale to było kiedyś. Teraz co prawda też się trochę delikatnie męczyłem, ale to tylko tak delikatnie. Wszystko w porządku było. Kurde, no weź, zdobądź te orby, tam u góry są. No nie rób synek przypału. Ech, musimy się chyba rozpędzić, tak mi się wydaje przynajmniej. No patrzcie, kurde, było prawie. Nie, ja zdobędę tego orba, nie ma to tamto. Tam mogą być jeszcze 3 orby i to są 3 dodatkowe orby i dzięki temu bym miał trofkę już na przykład. Bo mogłoby tak być. Ja nie jestem taki, ja się nie dam. No, i przy okazji mamy tam orba zdobytego, więc... Dobra, jeden może być. Potem najwyżej się pozostałe jakoś zdobędzie. No dobra, no to co? Obecnie odblokowaliśmy jedną z 3 barier, która blokowała nam dostęp do środkowej części miasta. Więc teraz możemy podejść do tego miejsca tutaj. O, bo tu mamy jedno miejsce. Fajne. Siemaneczko, co tam jak tam? Tess? A co ty tutaj robisz? Daxter, you're back! Oh, did that mean old desert burn your itty-bitty paws? Hey, Tess baby, don't crush the merchandise. How's biz? I'm designing new guns to help out the war effort. You make guns now? Yeah, I just finished this new gun. It sports a multi-port, large-bore gyro-burst launcher with blowback breach assist, using full jacket, eco-depleted armor-piercing slugs, and a continuous kill zone scanner for tight groupings at a high cycle rate of fire. It's a hobby.
Not so fast. First, you have to prove you can protect my little schnookums in the new gun course. Okej, więc czas na chwilę wyjaśnienia, zanim ruszymy na gun course. Jak widzicie, tutaj jest Tess. Mam nadzieję, że się za nią stęskniliście. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Tess, to polecam ponownie zagrać w Jacka 2 lub obejrzeć mój let's play. No właśnie, ona tutaj tworzy dla nas bronię. No może nie dla nas, ale jej praca polega na tworzeniu broni. I pracuje ona w gun course, tym samym z Jacka 2. Albo jeszcze precyzyjnie tłumacząc, da nam upgrade broni tylko wtedy, kiedy udowodnimy, że będziemy w stanie Daxtera ochronić. Inaczej nie dostaniemy upgrade'u. Proste. Jak się tak wsłuchacie w soundtrack, który tutaj będzie lecieć, to będziecie mogli dostrzec, że leci tutaj muzyka z kanałów z Jacka 2. Co jest bardzo interesujące, że soundtrack z Jacka 2 tutaj nam zagościł. Myślałem, że nic z Jacka 2 nie będzie tutaj poza Haven City i paroma tam pewnymi wątkami, ale widzę, że tutaj kurde... Widzę, kurde... Że są tutaj pewne malutkie nawiązania do poprzedniej części, co mi się oczywiście podoba. Oh yeah! Bad shooting, Jack. For a guy. Now, I want you to protect my little baby with this, or else I'll hunt you down and hurt you real bad. Okay? Wow! I didn't know you had so much... No. I dostaliśmy... Gyro Barstera, czyli ostatni upgrade do naszej tutaj... brońki. Mamy wszystkie upgrade'y dla Blaster Mode'a, tak więc Blaster Mode już jest cały upgrade'owany. No i co? Poza tym w cutscence nic szczególnego nie miało miejsca, poza tym, że Tess nas pochwaliła. Ja tutaj oczywiście parę Precursor Orbów zdobyłem za rekord, że tak powiem, brązowy rekord, tak więc... Może sobie poza nagraniami ogarnę Gun Course'a i nie wiem, na złoto sobie go ogarnę, żeby zdobyć oczywiście Precursor Orby. Tak więc teraz lećmy do Naughty Odsell po kolejną misję od Thora. Bo Thorn ma dla nas misję. Thorn, a nie Thor. Jezus Maria. Przejęzyczyłem się, okej? Okay? Nie bijcie mnie. Nie bijcie mnie. Ja nie chciałem. Tak więc let's go do this shit. We've got some KG defenses we need eliminated. Super range sniper cannons are keeping our men pinned down. Jack, you need to find those hidden cannons and take them out.
There's sure to be an enemy counterattack when they see what you're up to. So watch out. You know the routine. Yeah, we do all the work. You get all the credit.